Witam was serdecznie, chwała Bogu. Witam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że możemy, kochani, dzisiaj mieć ten czas taki wspólny z sobą i z Panem naszym Jezusem Chrystusem. On jest wśród nas, jest naszym Bogiem, jest Królem, śpiewamy o Nim. Cieszymy się, że Jezus Chrystus dzisiaj na pewno też będzie nam błogosławił. Kochani, przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia, żeby już nie przedłużać, z Katowic, ponieważ stamtąd przyjeżdżam i tam już mieszkam ostatnich 40 parę lat z moją pierwszą żoną i od niej też serdecznie wam przywożę pozdrowienia, jeżeli ją znacie, niektórzy z was pewnie. Od naszego całego zboru, od pastora seniora Karela, który nasz zbór w Katowicach założył. On już ma 93 lata, jeszcze usługuje, jeszcze jeździ po zborach. Dwa miesiące temu miał wypadek, upadł wychodząc z łazienki na plecy, cztery żebra złamał i to blisko kręgosłupa, także o mało co to prawie by już poszedł do Pana, ale tak się szybko jakoś pozbierał, 93-letni pan, brat nasz, że już jest normalnie okej wszystko, także chwała Bogu, że tacy czerstwi jeszcze wśród nas są. Ale to tak jak Biblia mówi, prawda, że ci, którzy ufają Panu, nabywają nowych sił i podnoszą się w górę i się nie męczą, prawda? I ja wierzę, że i dzisiaj też coś z tego doświadczymy. Dziękuję za zaproszenie, bracie pastorze. Miło mi, że mogę tutaj z wami być dziś i jutro, ponieważ uczestniczyłem też w tej konferencji, na której byli ci pastorzy, którzy tutaj spali. Ja spałem w innym miejscu, nas tam położono w szkole misyjnej, ale dzięki łaskawości waszego pastora dzisiaj jestem z wami, dziękuję wam bardzo. Przy okazji też miałem przyjemność tak osobiście poznać brata pastora Kulca i nie cieszcie się, że został z powodu was, on został z powodu mnie. Dziękuję ci, bracie. No ale chwała Bogu, że możemy się cieszyć i obrad. Darek jest też przy okazji, się możemy zobaczyć, także chwała Bogu. Kochani, wiem, że jest sobota, że jesteście zmęczeni po całym tygodniu pracy, prawda, wobec tego no, będę chciał przystąpić już do głoszenia Bożego Słowa. Temat widzicie na ekranach, ja mówię widzicie, ale widzicie, prawda, bo ja widzę tutaj, wy tam. Poznaj czas swojego nawiedzenia. Chciałbym wyprowadzić taką tezę, że nasze życie jest często w Piśmie Świętym jak miasto pokazane. Chrześcijanin jak miasto, prawda? Zresztą za chwilę o tym powiemy, ale nasze całe życie jest podobne do miasta, nasze ciało jest jak miasto, nasze myśli są jak miasto, nasze emocje są jak miasto, czyli Biblia postrzega całościowo nasze życie w tym wszystkim, co tam się dzieje w środku, prawda, emocje, nasze myśli, prawda, dusza cała, to wszystko Pismo Święte traktuje jako miasto. I właśnie chciałbym dzisiaj też przytoczyć Boże Słowo zapisane w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, bardzo znane miasto właśnie o pewnym mieście, bardzo znane słowo. I cytuję, gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł, o gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. To jest z Biblii Tysiąclecia przekład. Ale kochani, jeżeli mówimy o mieście, chciałbym, abyśmy dzisiejsze słowo przyjęli do siebie samego, do nas. Pismo Święte mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Dzisiaj obudziłem się o 5 rano, jak nigdy zresztą. I akurat takie myśli mi przychodziły, usiadłem, napisałem. Chcę właśnie teraz się dzielić tym, co Duch Święty chce na dzisiejszy wieczór nam przekazać. Więc jeżeli będziemy mówić o mieście, przyjmijcie to do siebie. Może nie wszystko, może nie wszystkie oskarżenia, na pewno wszystkie błogosławieństwa, ale poddajmy analizie temu, co Duch Święty chce dzisiaj powiedzieć. Bo to na przykład śpiewaliśmy w jednej pieśni takie słowa. Oddaję ci w pełni serce me,
więc panuj i kształtuj Jezu mnie. I tak sobie pomyślałem, że kiedy taką pieśń śpiewamy, to większość z nas kłamie. Przepraszam za takie odważne stanowisko, ale będę chciał za chwilę to może wyjaśnić. Oddaję Ci w pełni serce me, więc panuj i kształtuj Jezu mnie. Za chwilę pokażę, kochani, że to nasze miasto wcale nie jest tak w 100% poddane Jezusowi i nie jest otwarte na Jezusa. Wcale tak nie jest. Każdy z nas ma w tym naszym mieście osobistym, prywatnym, w tym naszym sercu, w naszych myślach, w naszym umyśle, ma takie uliczki, takie zakamarki, do których nikt nie ma dojścia, nawet Pan Bóg. Prawda? Mamy takie miejsca, które skrzętnie zamykamy pod klucz, prawda, i nikt nie może tam nawet zajrzeć. W kolejnej zwrotce tej samej pieśni śpiewaliśmy: przejrzyj na wylot serce me, wskaż, co tam złego jeszcze jest. Myślę, że ta pieśń, te słowa były szczerze śpiewane, w związku z tym odważnie dzisiaj będę głosił: przejrzyj na wylot serce me. To są piękne słowa. Kochani, chciałbym dzisiaj zachęcić nas, abyśmy w ten sabat, w ten sobotni wieczór, kiedy już minął cały tydzień, kiedy już przyszliśmy z pracy, kiedy usiedliśmy teraz tutaj przed obliczem naszego Pana, abyśmy mogli tak rzeczywiście z pokorą powiedzieć: Panie, otwieram Ci miasto mojego życia. Panie, przejrzyj je, wejrzyj, wejdź i pozwól, abyśmy tam mogli zrobić porządek. Czyli, kochani, w tej historii czytamy o tym, że Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego król i pan. Odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy i kiedy Chrystus Pan za kilka dni podda się okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Bardzo ważna myśl. Nawet jeżeli umierał, to umierał jako król. Jeżeli wjeżdżał do Jerozolimy, to wjeżdżał jako król. Albo go przyjęli, albo go nie przyjęli. Albo otworzyli swoje miasto dla Chrystusa, albo nie. Ale Chrystus nie pozbawił siebie władzy i panowania. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej ewangeliści, czyli to bardzo ważne przesłanie. I kochani, jeżeli zerkniemy na ekran, pozwoliłem sobie wyznaczyć czy wytłuścić na czerwono pewne zwroty czy pewne słowa, które uważam są bardzo ważne, ale to moje myśli, prawda? Zobaczcie, Chrystus, Biblia powiada, zapłakał nad tym miastem i powiedział: nie poznałeś to, co służy twojemu pokojowi, a ponieważ nie masz pokoju, patrzcie, od tego Chrystus wyszedł. Ponieważ to miasto nie ma pokoju, nie poznało prawdziwego pokoju, nie żyje w prawdziwym pokoju. W związku z tym otoczą cię, w związku z tym oblegną cię, w związku z tym ścisną cię, w związku z tym powalą ciebie na ziemię, dlatego że zamknąłeś się, mówi do tego miasta Chrystus, i nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. Czyli zobaczmy, bracia i siostry, Chrystus nie wpycha się. Chrystus nie czuł się zaproszony. Po prostu, powiada, miasto żyło swoim rytmem. Nie szkodzi, że śpiewali pieśni. Nie szkodzi, że krzyczeli hosanna. Nie szkodzi, że kładli nawet swoje płaszcze, prawda? Że kładli palmy na ziemię, że Chrystus był jakby sztucznie wyniesiony. Ale summa summarum stwierdził, że to miasto jest zamknięte i to miasto nie przyjmuje obecności władcy Pana Jezusa Chrystusa. I to miasto nie żyje pokojem Bożym, o którym Chrystus tak marzył, żeby w tym mieście było. Czytaj nasze życie, czytaj nasze serce, czytaj nasze myśli, czytaj nasza dusza. W związku z tym Chrystus powiada, ponieważ nie ma w was tego pokoju, będziecie doświadczać to, że będziecie otoczeni, że będą was oblegać, że będziecie czuli się ściśnięci, że będziecie czuli się powaleni. Ale to nie moja wina, mówi Bóg, mówi Chrystus. To nie moja wina. Ja chcę, dlatego zapłakał.
Ja chcę, żeby to miasto żyło w pokoju. Ja chcę, żeby to miasto przeżywało pokój Boży. Ja chcę, żeby to miasto było miastem uzdrowienia, miastem szczęścia, miastem błogosławieństwa. Pan Jezus zapłakał nad miastem, przypowiadając, że nie pozostanie tam kamień na kamieniu, dlatego już nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Dlaczego Jezus płacze? Powód jest bardzo prosty. Płacze, gdyż my nie płaczemy. Płacze zamiast nas. Tylko nie chodzi tu o płacz, rozpaczy i goryczy albo narzekania na swój los i tragedię, którą my przechodzimy. My potrafimy płakać i narzekać i rozpaczać przed Bogiem. Jesteśmy specjalistami w użalaniu się nad sobą i nad swoim losem, ale nie potrafimy płakać z powodu naszej niewiary, braku zaufania i braku pokoju w sercu. I dlatego Chrystus płakał, bo Jemu bardziej zależy niż nam, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli uzdrowieni, abyśmy żyli w Bożym błogosławieństwie, aby nasze rodziny były zbawione, aby nasze dzieci były zbawione, abyśmy przeżywali Boże błogosławieństwo w tym pełnym zakresie, o którym Bóg marzy w stosunku do nas. Kochani, jest w przypowieściach w 25 rozdziale, wierszu 28 takie słowo: człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Czyli zobaczmy jakby kolejny element, który przekierowuje nas, miasto, porównując z człowiekiem. Chrystus płacze, bo przychodzi do naszego miasta, a my tego nie widzimy. Mamy problemy, ale one są ważniejsze niż obecność Jezusa. Jezusa obietnica jest mała w stosunku do tego, co mówią nam tłumy, co mówią nam lekarze, co mówią policjanci, co mówią urzędnicy z Immigration Office. Oni są władzą, więc ich słuchamy. Oni wydają wyroki, więc ich się boimy. To oni przysyłają pisma, to oni straszą karą, chorobą, operacjami, rakiem, bólem, lekarstwami. Muszę ich słuchać i basta. Ich pisma są ważne, opieczętowane, pełne strachu i powagi. Jakże marnie często w porównaniu z nimi wygląda kartka z Biblii. Jakże słabo i marnie przedstawia się jakiś skromny werset biblijny w stosunku do pism urzędowych, które otrzymujemy. Liczą się tłumy. To oni narzucają nam, jak mamy żyć, co mamy myśleć, kogo się bać i z kim się liczyć. I taki jest porządek naszych miast. Tak ustawiliśmy często, ja mówię o nas, o wierzących, hierarchię ważności w naszych miastach. A Chrystus siedzi cichutko w rozchukanym mieście naszego życia i płacze. Bo On jest jedyną władzą. On jest Królem Królów i Panem Panów, a my nie Jego słuchamy, lecz ich. Bo oni to konsylium, przecież sami profesorowie. Jakże ich się nie bać? Bo oni to sędziowie i policjanci z pistoletami. Spróbuj się ich nie bać. Bo oni to areszty, sądy i władza. To ich się boimy. Ten strach jest paraliżujący. Przenosi nas w świat depresji, beznadziei, chorób, operacji i zabiera nam radość życia. Wpadamy w kompleksy. Czujemy się przegrani i nic nie warci. I tak wygląda nasze miasto. I Chrystus z boku patrzy, tak jak patrzył na Jerozolimę, zjeżdżając z Góry Oliwnej i zapłakał. I zapłakał nad tym miastem. Bo tak bardzo chciałby, żeby to miasto żyło w Bożym pokoju. A ono żyje swoim rozhukanym tłumem. Jest taki tekst w Księdze Kaznodziei, bardzo ciekawy, 9 rozdział, wiersz 14 i 15. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król. Obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec,
Ten mógłby wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Bardzo ciekawa historia, o której wspomina Salomon. Właśnie wypisz, wymaluj to, co właśnie Chrystus przeżywał w Jerozolimie. Ta historia opowiada, że było małe miasteczko, wyruszył przeciwko niemu potężny władca. Miasteczko wystraszone, miasteczko ludzie wpadający w depresję, ludzie, którzy przeżywają tragedię, może największą tragedię swojego życia. Bo to są otoczeni, oto są oblegani, oto właściwie za chwilę wszystko się skończy. I Biblia powiada, że tragedią tego miasta nie było to, że wyjechał przeciwko nim potężny wróg. Tragedią tego miasta było to, że w tym mieście był pewien mędrzec, który mógłby to miasto uwolnić i mógłby pokazać drogę wyjścia, ale nikt nie zwracał uwagi, nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Kochani, wypisz, wymaluj często historia naszego życia. Każdego z nas doświadczają trudne sprawy. Doświadczają nas tragedie życia, mamy problemy z rodziną, mamy problemy z dziećmi, mamy problemy w pracy, mamy problemy finansowe, jesteśmy zadłużeni po same uszy, przychodzą problemy zdrowotne, wszystko tracimy, jedna operacja za drugą, lekarstwa za lekarstwami. A tu mieszka Chrystus. A my dostajemy depresji i lądujemy w zakładzie psychiatrycznym. Albo okazuje się, że mamy raka, i do końca życia zostaje nam 3 miesiące. Dlaczego? Skoro w tym mieście jest ktoś, kto może nam pomóc. Dlaczego wierzący muszą na raka umierać? Dlaczego wierzący muszą umierać na zawał serca? Dlaczego wierzący muszą stać w kolejkach do operacji? Dlaczego wierzący muszą stać w kolejkach w aptece do lekarstwa? Skoro mamy tego może ubogiego męża, tego Chrystusa, który urodził się, prawda, w żłóbku, ale jest potężnym władcą. I śpiewamy wspaniałe pieśni i przychodzimy na nabożeństwa. Zacytowałem, prawda? Śpiewamy piękne, piękne słowa. Ale co z tego? Kochani, tak oto Duch Święty pobudza mnie do tego, żeby Kościołowi wyraźnie powiedzieć: mamy Chrystusa, mamy kogoś, kto jest w naszym mieście, jest w stanie nam pomóc. Nie musimy sobie drzeć włosów z głowy, nie musimy chorować na raka, nie musimy chorować na zawał serca. Ja zawsze na spotkaniach pastorów, bo coraz częściej to jest choroba zawodowa pastorów, zadaję pytanie, czy Pan Bóg pochwali pastora, który umarł na zawał serca? Ma tutaj Jezusa. Jego miasto jest miastem, w którym mieszka król. On umiera na zawał serca. Tak się przejmuje. Takie stresy, taka depresja, takie naciski. Dlaczego? Dlaczego tak przeżywamy? Skoro mamy kogoś, kto jest w stanie nam pomóc, kto jest w stanie wziąć nasze ciężary. Dlatego Jezus płacze. Jezus siedzi w mieście, przygląda się temu wszystkiemu i płacze. Dlaczego płacze? Bo jego dzieci są w niewoli, bo chorują, choć nie tak miało to być, bo przegrywają, bo diabeł skacze z radości. A nie tak Chrystus wyobrażał sobie Kościół, swój Kościół. Wzrok Pana przenika tę skorupę pozorów. Chrystus zagląda jakby za mury miasta. Chrystus jest w stanie dojrzeć wszystkie zakamarki naszego życia i naszego serca, mimo że nam się wydaje, że my je zamykamy. Zagląda w głąb rzeczywistości, sprawdza, czy nasze serce jest zgodne z Jego sercem, czy żyjemy Jego życiem i płacze. Płacze nad naszym chrześcijaństwem. Spróbujmy wyobrazić sobie wizytę Jezusa dzisiaj. Wizytę Jezusa w Twoim i moim mieście, w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszym sercu. Jak z niej wybrniemy? Co mamy do pokazania Panu Jezusowi Chrystusowi? Jak Go przyjmiemy? Możliwe, że ta wizytacja Chrystusa zakończy się tak, jak 2000 lat temu, gdy wkraczał do Jerozolimy, jadąc zwolna na osiołku,
wśród głośnego hałasu. Być może i dzisiaj ma powody do płaczu. Płacze, gdyż w mieście świętym nie ma dla niego miejsca. Jest strach, są choroby. Wiadomo, że większość chorób ma swoje podłoże w psychice naszej, prawda? Niewiara, strach, brak zaufania, lęki. To wszystko, co słyszymy, to wszystko wpływa i potem emanuje na nasze ciało. A Chrystus chce, aby to miasto, aby ta świątynia, która jest w tym mieście, była święta, była błogosławiona. Są triumfalne okrzyki, a nie ma mocy modlitwy. Są pieśni, ale nie ma zwycięstwa. Nie ma radości, a wciąż wielu siedzi w ciemnicy i są dręczeni przez moce ciemności. Jest Biblia, ale nie ma wiary. Bo ważniejsze są recepty od lekarza niż werset biblijny. Bo straszniejsze są pisma, które otrzymujemy od urzędów, niż kartki Pisma Świętego. Płaszcze pomazania i mocy Bożej są pościągane i leżą na ulicy. Jest susza, nie ma oliwy Ducha Świętego. Trzyma się gałązki i bawi nimi, zamiast wygrywać bitwy duchowe z mocami ciemności. Chrystus płacze nad naszym miastem. Człowiek płaczący zawsze nas peszy. Nie lubimy takich sytuacji i być w takich sytuacjach. Ale tu płacze Bóg. Chodzi o to, byśmy tych łez nie zmarnowali. Ktoś napisał bardzo ciekawy wiersz. Jak mam cię powitać, kiedy wszystkie liście pousychały na marnym drzewku mojej wiary? Jeżeli mówimy o mieście, chciałbym pokazać bardzo ciekawe miasto. Wspomniane na kartach Starego Testamentu nazywało się Hebron. I to miasto Hebron pokazane jest jakby z dwóch perspektyw. Z perspektywy Dawida, jako miasto Dawida, jako miasto błogosławione, miasto szczęśliwe, miasto radosne, a również z perspektywy Absaloma. To samo miasto, ale jakże negatywnie pokazane. I oto czytamy w 2 Samuelowej, 2 rozdział, wiersz 1. Potem pytał Dawid Pana, czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? A Pan mu odpowiedział, ruszaj. I pytał jeszcze Dawid, dokąd mam ruszyć? A on mu rzekł, do Hebronu, czyli miasto Boże, miasto, które Pan Bóg wyznaczył, aby Dawid tam przebywał. Dalej w wierszu 11, a czas panowania Dawida jako króla w Hebronie nad plemieniem Judy wynosił 7 lat i 6 miesięcy. I 5 rozdział, wiersz 3, zeszli się wtedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Otóż, kochani, chciałem pokazać, że są miasta, które zgodnie z wolą Bożą, wyznaczone przez Boga, są miastami szczęśliwymi, miastami pokoju, miastami radości. I oto takim miastem jest Hebron z perspektywy Dawida, prawda? Miasto według woli Bożej, miasto obietnic Bożych i Bożego prowadzenia, miasto Bożej obecności, miasto królewskiego życia, miasto obecności króla, miasto szlachetne i miasto namaszczenia, halleluja. I kiedy mówię o mieście, myśląc o naszym życiu, to tak sobie marzę, jak ja bym chciał żyć w takim mieście, jak ja bym chciał zbudować w moim życiu, w moim ciele, w moich emocjach, w moim sercu właśnie takie miasto Hebron, miasto według woli Bożej, prawda? Żyć po królewsku, żyć radośnie, niczym się nie przejmować, niech sobie huczą burze, ja znoszę wzrok ku górze, jak mówi jedna z pieśni w śpiewniku Pielgrzyma. Ale kochani, jest również negatywny wydźwięk tego miasta. Pojawia się Absalom, syn Dawida. I okazuje się, że też w tym mieście zaczyna rządzić. I to miasto stało się miastem narzekania, goryczy, smutku, miastem złości, niezadowolenia, miastem zdrady króla i próba koronacji, czy autokoronacji.
I oto, kochani, zobaczmy jedno miasto, a jakby pokazane z dwóch perspektyw. I pytanie, jakim miastem dzisiaj ja jestem? Czy jestem miastem Dawida, czy żyję po królewsku, prawda? Nie martwiąc się, nie żyjąc tym wszystkim, co się wokół dzieje, nie żyjąc tymi tłumami, prawda, które chcą zgasić zupełnie radość Boga w moim życiu, ale żyję sobie i ufam Panu. Czy jestem podobny do miasta Absaloma, prawda? Strach, narzekanie, tam w środku, prawda, ciągle przeżywam, ciągle się martwię. Jedna choroba, druga choroba, trzecia choroba, jedna operacja, druga operacja, dzieci jeszcze gorzej, w domu jeszcze gorzej. Okazuje się, że nie ma zupełnie żadnego wyjścia. A Jezus siedzi i płacze. A potem pretensje do Boga. Panie, dlaczego to mi zrobiłeś? Jakim miastem dzisiaj jesteś? Kochani, oderwę nas na chwilę od tego miasta Jerozolimy. Chciałbym na chwilę nas przesunąć troszkę w czasie do tyłu, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu, wchodził do Ziemi Obiecanej, też po drodze spotkali miasto. Pierwsze miasto w Ziemi Obiecanej, miasto Jerycho, prawda? Wszyscy tę historię znamy. Każdy z nas ma taką swoją Ziemię Obiecaną. Czegoś w swoim życiu, o czym marzymy, tęsknimy, modlimy się. Coś, co jest naszym celem. Być może jesteś już bliski wejścia we władanie tych Bożych obietnic, które Pan ci dał. Jeśli tak, to nie jest czas, aby się poddawać. Możesz ruszyć i podbić swoje Jerycho, otrzymać wszystko, co Bóg ci obiecał. Może jesteś miastem Absaloma, ale już jesteś na drodze, żeby to wszystko zamienić na miasto Dawida. I chciałbym, abyśmy dzisiaj tak zakończyli nasze nabożeństwo. Panie, nie chcę być miastem Absaloma. Panie, wyrzucam strach, wyrzucam gorycz, wyrzucam to wszystko, co mnie gnębi w tym życiu. Panie, oddaję to wszystko Tobie. Chcę być miastem królewskiego życia. Stać rano i słuchać, jak ptaszki śpiewają, a nie czytać kolejne wezwanie do sądu, a nie czytać znowuż SMS-a od dzieci, że mój syn jest alkoholikiem, albo że i tak dalej, i tak dalej. Chcę żyć po królewsku. Nawet jeśli zaczynasz wchodzić do swojej ziemi obiecanej, to nie ma czasu na relaks. I nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli trzeba będzie stoczyć bitwę. Zamiast tego musimy wiedzieć, jak tę bitwę wygrać. Jak brać to, co Bóg mi obiecał. Jak wejść w pełnię szczęśliwego życia i królewskiego życia, jak Dawid w Hebronie. Musimy być gotowi, aby zdobyć swoje Jerycho. A to Jerycho często nas przerasta. To Jerycho to potężna fortyfikacja diabelska. To Jerycho to wszystko, co nas straszy. Ale to Pan Bóg nam obiecał. Dlatego też, kochani, Jerycho było miejscem pierwszej bitwy Izraelitów po przekroczeniu Jordanu na terenie ziemi obiecanej. Ale Pan Bóg dał im bardzo ciekawy plan wygrania tej wojny bez walki. Jerycho nie zostało zdobyte przez walkę. Pomyśl o tym. Bóg polecił Izraelitom tylko maszerować w ciszy. Chciałbym zwrócić uwagę i wyakcentować słowo ciszy. 6 dni wokoło Jerycho wchodzić dookoła w ciszy. Nic nie mówić, nie bać się, nie pozwolić się przestraszyć, ale po prostu chodzić w ciszy, bo Pan Bóg tak kazał. A 7 dnia okrążyli Jerycho 7 razy. Za 7 razem zatrąbili w trąby, wydali okrzyk. Wtedy ściany runęły. Potem po prostu weszli do swojego obiecanego miasta i wzięli je w posiadanie. Nie walczyli w tej bitwie. Po prostu słuchali Boga w ciszy. Jeszcze raz to podkreślę. Słuchali w ciszy, bo tu jest klucz do zdobycia tego, co Pan Bóg chce, abyśmy mieli. I kiedy On dał hasło, zrobili trochę hałasu, oddali chwałę Bogu i już było miasto zdobyte. Takie proste, prawda? Każdy z nas ma swoje duchowe Jerycho.
te duchowe obietnice, które tak bardzo nie wierzymy, że nam są darowane. Ale przecież Pan Bóg obiecał, że będziesz zbawiony ty i twój dom. Pan Bóg daje tak wiele obietnic na to, że możemy żyć życiem radosnym. Pan Bóg dał tak wiele obietnic, że możemy żyć życiem zdrowym. Wiecie, ja tak często nie lubię się tym chwalić. Oczywiście chwałę Bogu oddaję, ale za tydzień kończę 63 lata, jeszcze w życiu lekarza nie byłem. Bo wiecie, choroba to jest to. To nie jest to, co jesz. Ja się bardzo złoszczę na chrześcijan, którzy próbują mnie przekonywać do różnych diet. Bo teraz są modne różne diety. A Biblia mnie uczy, właśnie ta Biblia, a nie dietetycy mnie uczy, że wszystko, co przed wami położą, to jedzcie. Apostoł Paweł dodaje, bo to zostaje poświęcone przez modlitwę. A słowo poświęcone, greckie hagios, oznacza oddzielone. Nawet jeżeli w tym jest jakieś GMO, prawda? Sztuczne kurczaki, dmuchane, nie wiem co. To mi nie zaszkodzi, bo Biblia mnie uczy, że jak ja się pomodlę, to mi nie zaszkodzi. Ja wszystko jem, włącznie ze smalcem, ogórki, mleko, kiszone, kapusta, codziennie mleczną zupę jem. Lekarz by się za głowę złapał. A ja jeszcze u lekarza nie byłem. Dlaczego? Bo Biblia mnie tak uczy. Biblia mnie tak uczy. Mój Pan, to jest, prawda, moja recepta na życie, a nie to, co mi lekarz wypisze. I mamy takie obietnice. Ale kochani, na ile jesteśmy zdesperowani, aby tym obietnicom uwierzyć, a nie tym tłumom, które nam tłuką do głowy, prawda? Telewizja, radio, lekarze, konsylium, profesorzy, prawda? Wszyscy są ważni, tylko nie słowo mojego Pana. A jestem chrześcijaninem, a nie wiem o tym, że Jezus stoi za granicami mojego miasta i płacze. Bo płacze z powodu mojego raka, płaczę z powodu moich bólów głowy, płaczę z powodu moich lekarstw, płaczę z powodu pieniędzy, które tak wiele straciliśmy, a moglibyśmy przeznaczyć na inne cele. Bóg umieścił w każdym z nas pragnienia i cele. Mamy swoje marzenia i tęsknoty. Wiemy, co jest Bożą wolą dla naszego życia, ale na drodze stoi Jerycho. Potężna fortyfikacja, nieprzyjazne okoliczności, góra nie do zdobycia i olbrzymy patrzące na nas pogardą. Musimy to Jerycho zdobyć i posiąść. Bóg obiecał dać je dla nas. To jest nasze, to jest moje. To są obietnice, które Pan na nas zostawił, dla nas napisał. Biblię, Słowo Boże, prawda? To jest dla nas. I można to zdobyć przez Jego moc i dla Jego chwały, ale nie przez nasze własne siły. Z jednej strony to nasz wróg, a z drugiej strony to nasza obietnica. To, co Izrael spotkał w sensie fizycznym, my przeżywamy w sensie duchowym. Izraelici walczyli z naturalnymi wrogami, którzy wydawali się jak giganci. Każdy z nas ma właśnie takich swoich wrogów i czasami wydają się oni nie do pokonania. Jednak z Chrystusem mamy szansę ich pokonać. Musimy tylko wejść na swój teren w imieniu Jezusa i zaufać. I być cicho. I pozwolić Jezusowi działać. I tylko chodzić i patrzeć i podziwiać moje Jerycho. Bóg nie obiecywał nam życia wolnego od duchowego Jerycha, ale dał nam obietnicę, że z Nim możemy pokonać każdego wroga, ponieważ On daje nam zwycięstwo. Chodzi o to, by rozpoznać czas naszego nawiedzenia. Halleluja. Żebym ja mógł do tego miasta wejść z Jezusem. Żebym ja pozwolił Jezusowi wejść do mojego miasta. Żebym ja Jezusowi pozwolił wejść do mojej świątyni. Żebym pozwolił Mu zrobić porządek z moją niewiarą. Porządek i porozwalać te stoły handlarzy i lekarzy i wszystkich czarowników, którzy może mają wpływ na moje życie, prawda? Wszyscy, tylko nie Jezus. I właśnie o to chodzi, dlatego Jezus płacze. Ale ja chcę to wszystko przerwać i powiedzieć: Panie Jezu, moje miasto chcę, żeby należało do Ciebie. Panie Jezu, otwieram bramy mojego miasta. Biblia mówi, otwórzcie bramy prastare, bo już zardzewiały te bramy, bo tak rzadko Jezus tam wchodzi, prawda? Bo dla wszystkich mamy miejsce, dla wszystkich mamy czas w naszym życiu, tylko nie dla Jezusa. Dlatego jeżeli stajesz
przed duchowym Jerycho, zacznie ogłaszać Słowo Boże. Na przykład, większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Znamy to, prawda? Dalej, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia, halleluja. Albo w Jego ranach jest moje uzdrowienie. Zobaczcie, to jest nasza recepta, halleluja. To jest recepta. I komu wierzysz teraz? Komu wierzysz? Zostaje ci albo Jezus, albo tłumy fachowców. To są fachowcy, bezsprzecznie. Ale kto jest ważniejszy? Prawda? Oni mają siłę, oni mają pistolety, oni mają sędziów, oni mają całą władzę, prawda? A tu Jezus cicho siedzi. Dlatego też, kochani, musimy cierpliwie czekać na właściwy czas. Twoja sytuacja nie zmieni się z dnia na dzień, ale jeżeli będziemy ufać Panu, jeżeli pozwolimy, aby Pan przejął kontrolę, ale taką prawdziwą kontrolę w naszym mieście, jeżeli pozwolimy Mu wziąć nasze sprawy w swoje ręce, a Jemu pozwolić, to znaczy, że ja się nie martwię. Kochani, Jemu pozwolić, to znaczy, że już więcej o tym nie myślę. Jemu pozwolić, to znaczy, że ja nie pozwolę, aby jakiś rak się przyczepił do mojego życia z tego powodu, że 20 lat się martwię o moje dziecko. Jak oddałeś swoje dziecko Panu Jezusowi, nawet jeżeli jest alkoholikiem, narkomanem, to musisz ufać, że Pan Jezus wyprowadzi to dziecko. A ty się męczysz i dręczysz i błagasz i narzekasz, i jesteś żebrakiem i już trzeci rak ci się pojawił i 5 zawałów miałeś, a twoje dziecko jest dalej alkoholikiem. I będzie alkoholikiem do momentu, aż nie pozwolisz, żeby Pan zaczął wreszcie działać. A ty spokojnie założysz sobie nogę na nogę, usiądziesz sobie wygodnie i powiesz, Panie, ja jestem twoje dziecko, halleluja. O, halleluja, ja się cieszę. Panie, Ty znasz moje dziecko. Panie, Ty wiesz, jakie ono jest. Ale ja Tobie oddałem, a ja się opalam. Halleluja. Kochani, to jest zaufanie. To jest właśnie chrześcijaństwo. Prawda? Co Ci to da, że się będziesz męczył, dręczył, płakać, narzekać? Nie wiadomo jeszcze co. Rodzina Cię potrzebuje. Umrzesz. Pastor Karel zawsze, mój senior pastor, zawsze mówił, na nagrobkach niektórych chrześcijan by trzeba było napisać pracował jak koń i umarł jak koń. Dlaczego tak wielu chrześcijan, przepraszam, czy tak wielu z Izraela nie weszło do ziemi obiecanej? Nie dlatego, że nie byli godni. Nie dlatego, że Bóg nie chciał. Nie weszli, bo narzekali. Bo pojawił się płacz, strach i depresja. Czujecie temat? To, co Pan Jezus powiedział o Jerozolimie. Ponieważ nie poznałeś czasu nawiedzenia i nie przyjęłaś pokoju Bożego, będziesz ściśnięta, będą cię oblegać, będziesz pokonana, będziesz przegrywać. Jedna rzecz, pokój Boży, czas Bożego nawiedzenia. Oddaję wszystko, odrzucam wszystko. Panie, poddaję się. Panie, poddaję się. Wystraszony żołnierz nigdy nie będzie zdobywcą. I oto, kochani, jeszcze parę myśli, jeżeli pozwolicie, śpicie już czy nie. Kilka takich myśli, które Duch Święty tak położył mi jako komentarz w moim sercu. Na przykład Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wiersz 1 i 2. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca. I oto dwie myśli do tego. Chrystus nie potrzebuje żołnierzy z bronią. Czeka na olejki i wonności, chwałę i wdzięczność, dzięki i serce pełne miłości. Jeżeli przyjdziesz z olejkami, bez chęci załatwienia własnego biznesu z Jezusem, jeszcze raz to podkreślę, jeżeli przyjdziesz z olejkami, bez chęci załatwienia własnego biznesu z Jezusem, kamienie same się usuną. Przeszkody zostaną cofnięte, problemy zaczynają się same rozwiązywać. A my chcemy z Chrystusem zrobić biznes. Coś za coś. Panie, dam Ci dziesięcinę. Panie, wszystkie niedziele chodzę do zboru. Panie Boże, co jeszcze chcesz? Mogę pościć nawet, prawda? Byle moje dziecko było
Nie rób biznesu. Przyjdź z olejkiem. Zacznij odpoczywać. Ciesz się obecnością Pana. Usiądź sobie w kościele, podnieś ręce i rzeczywiście zaśpiewaj tę pieśń chwały dla Jezusa. Niech to będzie olejek wdzięczności, zaufania, takiego błogosławieństwa dla mojego Pana, prawda? A nie przychodzę do kościoła, bo chcę sobie kupić zbawienie dziecka. Albo chcę sobie kupić, żeby lepszy profesor mnie operował na operacji. Nie musisz do tej operacji dotrzeć, prawda? Nie musisz. Zaufaj Panu. Te kamienie, zobaczcie, kamień został odwalony, ale dlaczego? Bo przyszły z olejkami, bo przyszły do Jezusa, a nie coś kupić od Jezusa. Kiedy Jezus wszedł do świątyni, nie chciał z kupcami rozmawiać. Powyrzucał ich. Powyrzucał ich. A w naszym dzisiejszym tekście zapłakał nad Jerozolimą, bo oni chcieli kupczyć z Jezusem, pohandlować z Jezusem. Panie, zostań naszym królem, prawda? Oto idzie król. Nie, weź olejki, przyjdź jutro na nabożeństwo i zaufaj Panu w takim pokoju Bożym. Boże, ja wiem, że Ty wiesz o wszystkim. Oddaję Ci to. Ja dzisiaj idę, ubieram się ładnie i idę, aby z olejkami przyjść na spotkanie z Jezusem. Halleluja. Kamienie zostaną odwalone. Ja w to wierzę, ja to przeżywam. Ja tego doświadczam. Ale przyjdź z olejkami. To słowo tak bardzo mnie przekonało. Kamień został odwalony, bo nie przyszły pohandlować z Jezusem na nabożeństwo. Ale zobaczmy dalej. Kolejna taka ciekawa myśl, 24 rozdział Łukasza, wiersz 5. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Pomyślcie. Grobowce to miejsce smutne, cuchnące, nieprzyjemne, ciemne. Tak często wygląda wnętrze naszego miasta. Ileż to razy oczekujemy, że tam znajdziemy Jezusa. Chcemy wciągać Jezusa do swoich śmierdzących spraw. Wciągamy Go do naszych grobowców, gdzie przechowujemy trupy przeszłości i oczekujemy, że Pan będzie ich pilnował. Nie odnajdziesz Jezusa w grobach problemów, tragedii i przeszłych dramatów. Nie szukaj Go tam, bo tam Go nie ma. Jeżeli oddałeś Mu swoje sprawy, zaufaj i nie wchodź ponownie do tego grobowca. Jeżeli chcesz znaleźć Jezusa, znajdziesz Go na zewnątrz, w słońcu nadziei, w ogrodzie wiary i wśród kwiatów chwały i uwielbienia. Amen? Tam Jezusa znajdziesz. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? A my mamy takich wiele grobowców w naszym mieście, bracia i siostry. I byśmy chcieli, żeby Jezus te grobowce z nami odwiedzał, prawda? Żeby nie na tym polega życie. Wyjdź z tych grobowców. Nie szukaj tam Jezusa. Weź olejki i spotkaj się z Jezusem. W innej scenerii okaże się, że świat jest lepszy, że te wszystkie sprawy Chrystus za nas załatwi. W jaki sposób? Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, wiersz 4 i 6. Bardzo ciekawy. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili Go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś Mu to uczynił. Pamiętacie, o co tu chodzi? Kto mi przypomni? No właśnie, Jair przyszedł. Kim był Jair? Setnikiem. I ludzie się wstawili za Jairem, tak? Przyszli do Jezusa, mówią, Panie Jezu, to jest super gość, nasz człowiek. Panie Jezu, godzien jest, żebyś Mu to uczynił. Ale zobaczmy, przychodzi wiersz 6. Jezus poszedł z nimi, a gdy już niedaleko domu setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Ludzie mówią, on jest godzien, a setnik mówi o sobie, nie jestem godzien. Kto wyznacza twoje standardy ważności i godności? Dlaczego uważasz, że nie jesteś godny wizyty Jezusa? Kto ci powiedział, że Bóg jest już tobą zmęczony i raczej nie zawracaj mu głowy? Czujecie tutaj ten temat? Tę walkę, która odbywała się tutaj właśnie w umyśle Jaira? Ludzie mówią, jest godny. Panie, wiele rzeczy wspaniałych czyni. Panie, to dobry człowiek. Ale on mówi, nie, nie, nie. Nie, ja nie jestem godny. Panie Jezu, nie przychodź do mnie. Panie Jezu, już tak wiele rzeczy może zrobiłeś dla innych dobrych rzeczy. Ja już nie. Kochani, ta walka odbywa się w naszym umyśle.
Skoro mam raka, to znaczy, że jestem godny tego, bo Bóg mnie ukarał. Skoro dzieci, mam problemy w domu, już walczę z tym 15 lat, to znaczy, że zasłużyłem sobie na to. Już chyba nie ma dla mnie nadziei. I tak dalej, i tak dalej. Kto ci powiedział, że nie jesteś godny? Kto powiedział Jairowi, że nie jest godny, skoro ludzie powiedzieli, że jest godny? Ludzie się o ciebie modlą, pastor się o ciebie modli, a diabeł ci będzie ciągle podpowiadał, nie jesteś godna tego, nie jesteś godna, jeszcze musisz pocierpieć, jeszcze z woli Bożej 5 operacji cię będzie czekało. Kto ci to powiedział? Zobaczcie, Chrystus przyszedł do Jaira, mimo że nie czuł się godny, bo Chrystus nie tak kataloguje ludzi. Dlatego też, kochani, kończę już pomału, już dochodząc do puenty za chwilę. Chciałbym, abyśmy tak podsumowali, prawda, nasze tutaj przemyślenia. Oto kolejny tekst, Łukasz 7 rozdział, wiersz 13 i 14. I to już właśnie będzie taka puenta. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią, przejęty głębokim współczuciem, rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Tragiczna sytuacja. Oto wdowa, jedyny syn, umiera w młodym wieku. Najtragiczniejszą rzeczą jest, kiedy rodzice muszą chować dzieci, prawda? I oto Jezus spotyka ten kondukt pogrzebowy. Skoro się zgodziła z tym, że dziecko odeszło, prawdopodobnie uważała, że tak ma być, że jest godna tego, aby te tragedie ją spotkały, aby to przeżyła. Ale Jezus myślał inaczej. I kochani, zobaczcie, co tu się zadziało. Pierwsze pytanie. Czy widzisz sens następującej kolejności działania Jezusa? Pojawiło się współczucie, ale za tym wyciszenie, a potem dopiero ratunek. Kochani, my przychodzimy rozbiegani, rozkrzyczani z naszymi pretensjami do Boga, z naszymi pretensjami do życia i myślimy, że od razu coś od Boga wyhandlujemy. Zobaczcie, co Chrystus mówi. On współczuje tobie, że to przeżywasz. On wie, że to przeżywasz. Przecież jesteś Jego córką kochaną, prawda? Jesteś Jego synem umiłowanym. On wie. Ale co On mówi? Nie płacz. Pierw się wycisz. Pierw zaufaj. Pierw zostaw to wszystko. A ja się tym zajmę. Ale kochani, dopóki się nie wyciszymy, dopóki nie pozwolimy, aby Boże nawiedzenie i Boży pokój wszedł do naszego serca, nic nie osiągniemy. Tu jest cała tajemnica sukcesu chrześcijańskiego życia i osiągnięcia tego Jerycha, tych błogosławieństw, które Pan nam obiecał. Czy wiesz dlaczego, drugie pytanie czytam, czy wiesz dlaczego Jezus kazał jej przestać płakać? Bo wyciszenie się jest warunkiem otrzymania pomocy. Tylko spokojna dusza nawiąże relację z Chrystusem. Tylko wyciszona dusza. Tylko uspokojony umysł jest gotowy, by coś odebrać od Pana. Amen. Dlatego też, kochani, zobaczmy, Pan Bóg chce. Oto kolejny tekst, zobaczmy w liście, w księdze Izajasza. Chciałbym wam go też tutaj zacytować. Izajasz 57, wiersz 18-19. Pan Bóg mówi niesamowitą rzecz. Mówi, chociaż widziałem Jego drogi. Pan Bóg widzi, Pan Bóg wie, Pan Bóg czuje to, co ty. Przecież On przeżywa to, co ty. On wie, w jakiej tragedii, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Chociaż widziałem Jego drogi, jednak chcę Go uleczyć, mówi Bóg. Ja chcę. Przychodzi do Jerozolimy, bo chcę. Przychodzi, bracia i siostry, do miasta, bo chcę tam zrobić porządek, bo chcę tam wprowadzić swój pokój, ale jest warunek. Zobaczcie. Poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój, pokój. Dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, a wtedy go uleczę. Widzicie? Pan widzi, Pan jest, Pan współczuje, ale mówi, dopóki nie będzie pokoju, dopóty nie będzie uleczenia. Kochani, nie ma innej drogi, aby coś
wytargować od Pana Jezusa. Jedyna droga. Panie, poddaję się. Panie, zaprowadź pokój w moim umyśle i w moim sercu. Ja wiem, że masz mnóstwo tragedii, przeżywasz. Wiem, że cię czekają kolejne operacje. Wiem, że masz mnóstwo pism urzędowych i że jesteś wystraszona, że przeżywasz różne tragedie, ale chciej powiedzieć, Panie, proszę cię o twój bezwzględny pokój. A Pan Jezus mówi, kiedy ten pokój przyjdzie, ja go uleczę. Przyjdzie uzdrowienie. Przyjdzie uzdrowienie. I kochani, ja wiem, że bardzo często modlimy się uzdrowienie nie przychodzi, dlatego że nie ma pokoju. Owocem warg, które Bóg tworzy, kiedy uzdrawia serce, jest piosenka pokoju. To pokój Boży, który wnika głęboko w zaułki naszego miasta, naszej woli, umysłu i całego ciała. Każda komórka delektuje się pokojem Pana. I to jest chrześcijanin. To pokój Boży poprzedza uzdrowienie, a nie odwrotnie. Halleluja. I dlatego też, kto nie rozpoznaje czasu nawiedzenia, ten przegrywa. Oto czytaliśmy, powalą na ziemię ciebie, twoje dzieci. Zobaczcie, jak to działa. Całe rodziny przegrywają tylko dlatego, że nie ma pokoju. Nie zostawią tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście, oto wasz dom zostanie wam pusty. Ktoś napisał, armia owiec, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez owcę. I pytanie, kto dowodzi armią, do której należysz? Mnie napawa dumą i duchem zwycięstwa fakt, że wodzem armii, do której ja należę, jest lew, którego imię brzmi Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów. Oto słowa, które usłyszał Jan Apostoł od samego Chrystusa. Zobaczcie, znowuż ta sama tonacja. Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, halleluja. Przestań płakać, oznacza oddaj to wszystko Panu. To znaczy przyjmij pokój Boży, to znaczy delektuj się Panem, to znaczy usiądź wygodnie, weź olejki, chwal Pana, to znaczy połóż się i niech Pan Bóg działa w twoim życiu, a ty odpoczywaj, nie pozwól, aby rak nęcił twoje ciało, bracie i siostro. Pan jest z nami. Oto lew, który zwyciężył, a jego imię jest Jezus Chrystus. Halleluja. Przestań już wreszcie płakać, mówi Chrystus. Przestań już wreszcie płakać. To ci nic nie da. To ci nic nie pomoże. Wpędzasz się sam w taką bardzo niedobrą spiralę coraz gorszego stanu psychofizycznego. Chrystus przychodzi, by ci powiedzieć, nie płacz, nie bój się. Wygrana jest po naszej stronie. Ja już zwyciężyłem, a teraz walczę o twoje sprawy. Przestań płakać, już nie użalaj się nad swoim losem. Rozejrzyj się, wygrana jest po twojej stronie. Halleluja. Uzdrowienie jest obecne i obiecane, ale jest warunek. Uspokój się, wycisz się, przyjmij Boży pokój i zaufaj na tyle, byś poczuł się bezpieczny w sytuacji, która cię przerasta. Zaufaj i przyjmij czas nawiedzenia. Oddaj wszystkie sprawy w Boże ręce. Usiądź wygodnie, by z uśmiechem chwalić Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, niech to dzisiejsze usługiwanie będzie dla nas takim początkiem refleksji nad moim miastem. Czy moje miasto rzeczywiście jest takie, o którym marzył Jezus Chrystus? Czy moje miasto jest miastem właśnie pokoju, szczęścia i błogosławieństwa? Czy rzeczywiście mogę tak uczciwie zaśpiewać, jeszcze raz zacytuję te słowa, oddaję ci w pełni serce me, więc panuj i kształtuj Jezu mnie. Przejrzyj na wylot serce me, wskaż, co tam złego jeszcze jest. Powstańmy do modlitwy. Halleluja, halleluja. Chciejmy przyjść do Pana Jezusa. On dzisiaj jest też wśród nas. On przychodzi po cichutku, tak jak przychodził do bram Jeruzalemu
I teraz od Ciebie zależy, czy pozwolisz Mu wejść, czy pozwolisz Mu zrobić porządek, czy oddasz wszystkie sprawy w Jego ręce i wsiądziesz do samochodu dzisiaj po raz pierwszy, podniesiesz ręce i powiesz: Panie, jadę do domu spokojna, jadę spokojny, bo wiem, że Ty jesteś wodzem mojej armii, że Ty mnie poprowadzisz do Nowego Jeruzalem, że Ty mnie poprowadzisz do tego Jerycha. Ja będę milczeć, Panie, już nic się nie odzywam. Weź moje sprawy w swoje ręce. Oddaję całego siebie, moje miasto, moje wszystkie uliczki, zakamarki, mój strach, moją depresję, moje operacje, moje nowotwory. Wszystko oddaję w ręce Jezusa, halleluja. I pozwólmy Mu działać, bracia i siostry. Niech to będzie czas Bożego nawiedzenia. Dzisiaj tu na tym zgromadzeniu, halleluja. Zaśpiewajmy pieśni, a kiedy będziemy śpiewać tę pieśń, zapraszam Cię do modlitwy. Skorzystaj. Chcemy razem z Tobą pomodlić się dzisiaj, poprosić Boga, aby ten Boży pokój, to Boże szalom dzisiaj wpłynęło do Twojego serca i abyś uwolniony od tego wszystkiego, co Cię tak gryzie, co Cię przytłacza, abyś wolny dzisiaj mógł wyjechać do domu, przeżyć, nazbierać olejków i jutro wrócić z powrotem, chwaląc Jezusa z olejkami. Halleluja. To jest chrześcijaństwo. Takiego wam życzę, bracia i siostry. Wiem, że nie jest lekko. Wiem, że tu w Ameryce nie jest... Sobie myślicie, łatwo mu powiedzieć, bo jest pastor. Pastorzy też mają swoje problemy. Pastorzy też mają rodziny, też mają swoje dzieci. Ale bracia i siostry, to od nas zależy. Od ilości pokoju, które wprowadzimy do naszego serca i umysłu, zależy stan naszego życia duchowego, psychicznego i somatycznego. Halleluja. Bo Jezus jest po naszej stronie. Zaśpiewajmy pieśń. Do Ciebie, Jezu, wołać chcę. Tyś życia spełnieniem mego jest. Miłość Twa zadziwia mnie i to jest fantastyczne. Przepraszam, zadziwia mnie Twoja miłość. Wyjdźmy do modlitwy. Jeżeli potrzebujesz, będziemy chcieli się pomodlić z Tobą i dzisiaj przeżywać Bożą obecność. Halleluja. Do Ciebie, o Jezu, wołać chcę. Życia spełnienie mego jest, miłość Twa wciąż zadziwia mnie. Nie jestem w stanie pojąć jej, oddaję Ci w pełni serce me, więc tu Jezu mnie, Jezu mnie. Pragnę odbiciem Twoim być i w Twej miłości, łasce żyć. Oddaję Ci w pełni serce me, więc panuj i kształtu Jezu mnie. Wdzięczność mą. O jak bardzo kocham Cię, kocham Cię. Bez Ciebie me życie puste jest. Chcę jak najbliżej Ciebie mieć. Oddaję Ci w pełni serce. Twoim być i w Twej miłości, łasce żyć. Oddaję Ci w pełni serce me, więc panuj i kształtu Jezu mnie, Jezu mnie. Pragnę odbiciem Twoim być. Ich
zobaczyć. Przejrzyj na wylot serce me. Wskaż, co tam złego jeszcze jest, jeszcze jest. Pragnę świętości Twojej trwać. Bo cóż Ci więcej mogę dać? Serce me, więc Panu i kształtu Jezu mnie, Jezu mnie. Pragnę odbiciem Twoim być i Twej miłości łasce żyć. Oddaję Ci w pełni serce me. Jezu mnie, pragnę odbiciem Twoim być i w Twej miłości łasce żyć. Do Ciebie, o Panie, zbliżam się. Ty słyszysz wołanie duszy mej, duszy mej. Pociągaj do Ciebie, Jezu mnie, bym prosto w te ramiona biegł. Oddaję Ci w sercu i serce me, więc Panu i kształtu Jezu mnie, Jezu mnie. Odbiciem Twoim być i w Twej miłości łasce żyć. Oddaję Ci w pełni serce me, więc Panu i kształtu Jezu mnie, Jezu mnie. Pragnę odbiciem Twoim być żyć. Oddaję Ci w pełni serce me, więc Panu i kształtu Jezu mnie, Jezu mnie. Pragnę odbiciem Twoim być i w Twej miłości łasce żyć. Chwała Ci, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszą siłą, naszym pokojem, Panie. My pragniemy Ciebie chwalić z całego serca. Chwalmy dzisiaj Boga Zbawcę, uwielbiajmy Go. Nową pieśń dziś śpiewamy i oddajmy hołd. Ciebie, Ojcze, wywyższamy, radość naszych serc składamy. Gdyś nas tutaj dziś zgromadził, aby wielbić Cię. Chwalmy dzisiaj Boga Zbawcę, uwielbiajmy Go. Nową pieśń dziś śpiewajmy i oddajmy hołd. Ciebie, Ojcze, wywyższamy, radość naszych serc składamy. Tyś nas tutaj dziś zgromadził, aby wielbić Cię. Ciebie, Ojcze, wywyższamy, radość naszych serc składamy. Tyś nas tutaj dziś zgromadził, aby wielbić Cię. Tak jak Józef zaufajmy, bądźmy dzielni też.
całym sercem się trzymajmy tego, co On chce. Bóg nas przecież nie opuści, dał nam swoje wieczne słowo, więc trzymajmy się Go mocno, więc dzień i noc. Bóg nas przecież nie opuści, dał nam swoje wieczne słowo, więc trzymajmy się Go mocno, wielbiąc dzień i noc. Dzięki Boże, drogi Ojcze, że zbawiłeś nas. Przez Jezusa odkupiłeś nas z piekielnych rąk. Jak wspaniałe są Twe dzieła, o jak wielka jest Twa moc. Pojednałeś nas ze sobą, niszczą diabła tron. Jak wspaniałe są Twe dzieła, o jak wielka jest Twa moc. Pojednałeś nas ze sobą, niszczą diabła tron. Ciesz się bracie, ciesz się siostro, Jezus Panem jest. Chwal się Jego dziełem krzyża, wielka jest w Nim moc. Odrzuć strach i odrzuć lęk, bo nasz Bóg potężny jest. On nas kocha, On nas szerze, tylko wiary chce. Odrzuć strach i odrzuć lęk, bo nasz Bóg potężny jest. On nas kocha, On nas szerze, tylko wiary chce. Śpiewaj duszo i ogłaszaj, Jezus Panem jest. Chwal Go śpiewem, chwal Go tańcem, bo On godzien jest. Tak jak Dawid się raduje, z aniołami triumfuje, bo w Jezusie Zbawicielu już zwycięstwo mam. Tak jak Dawid się raduje, z aniołami triumfuje, bo w Jezusie Zbawicielu już zwycięstwo mam. Dziękuję Ci, Jezu, dziś za nowe życie me, za miłość i dobroć swą, którą otaczasz mnie. Dziękuję Ci, Jezu, dziś za moc Twej świętej krwi. Wymazałeś grzechy me, nie muszę już wstydzić się. Nie ma potępienia dla tych, co są w Chrystusie, nie ma postarzenia dla tych, co Jego są. I chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała na wieki Mu. I z radością, nie ma potępienia dla tych, co są w Chrystusie, nie ma oskarżenia dla tych, co Jego są. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała na wieki Mu. Dziękuję Ci, Jezu, dziś za sińce i rany Twe, za wolność, którą dałeś mi, uwolniłeś grzechu mnie. Dziękuję Ci, Jezu, dziś za każdy nowy dzień, za Twego ducha ciepły szept, którym Ty prowadzisz mnie. I nie ma, nie ma potępienia dla tych, co są w Chrystusie, nie ma oskarżenia dla tych, co Jego są. I chwała, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała
chwała, Jezusowi chwała na wieki mu. Dziękuję Ci, Jezu, dziś za moc, którą dałeś mi, bym przez imię Jezu Twe gromił wszystkie moce złe. Dziękuję Ci, Jezu, dziś, że nigdy nie opuścisz mnie. Pełnia życia Twoje jest, tylko Tobą chlubię się, bo nie ma potępienia dla tych, co są w Chrystusie. Nie ma oskarżenia dla tych, co Jego są. I chwała, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała na wieki mu. Nie ma potępienia dla tych, co są w Chrystusie. Nie ma oskarżenia dla tych, co Jego są. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała.